Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo prostym makijażem. O makijaż ten prosiliście mnie w jednym z ostatnich filmików, do których link umieszczam Wam tutaj. Ten makijaż tak naprawdę od 2 tygodni chyba, od czasu kiedy jestem chora, noszę na sobie. Także po prostu się już troszeczkę ogarnęłam chyba z tym, że nie mam kreski. Co jest też bardzo fajne, ponieważ naprawdę makijaż taki wykonuje się bardzo, bardzo szybko. Więc dla tych z Was, które są ciekawe, jak wykonać taki prosty makijaż, najprostszy makijaż świata, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. W pierwszej kolejności na twarz ląduje baza. Jest to baza rozświetlająca od firmy Golden Rose. Nazywa się Luminous Finish Primer. I tą bazę nakładam tak jak zawsze na całą twarz. Baza ta, oprócz tego, że jest rozświetlająca delikatnie, to również jest bardzo nawilżająca, co jest jej ogromnym, ale to ogromnym plusem. Następnie na całą twarz nakładam nowość, która jest u mnie nowością, ale już bardzo długo jest na rynku. I jest to podkład Maybelline Affiniton w kolorze 14. I takimi najpierw kropeczkami nakładam na całą buzię, następnie blenduję wszystko gąbeczką od Nutrisy. I następnie łapię się za kamuflaż, jest to kamuflaż z Avonu, który nazywa się Ideal Flawless Cream Concealer. Ja go nakładam palcem pod oczy. Jest to bardzo delikatny produkt, dlatego też właśnie idealnie nadaje się jako produkt, który niweluje cienie pod oczami. Następnie produkt ten wklepuję jeszcze delikatnie gąbeczką. Kolejno pod oczy użyję jako takiego korektora rozświetlającego. Korektora z L'Oreal Perfect Match w kolorze 1 Ivory. Następnie całą twarz omiatam sobie pudrem sypkim z Vibo Fixing Powder, szczególnie zwracając uwagę na utrwalenie produktów kremowych pod oczami. Następnym krokiem w naszym najprostszym makijażu świata będzie przygotowanie sobie powiek. Będzie to bardzo niewymagający makijaż, w którym nie użyjemy ani jednego cienia. Natomiast głównym aspektem będzie wyrównanie kolorytu powieki oraz delikatne zaznaczenie załamania powieki po prostu bronzerem, którego używamy. Więc tutaj akurat plusem jest to, że nie potrzebujemy mieć żadnych cieni. Do wyrównania kolorytu powieki użyję kamuflaża z Catrice w kolorze 020 Light Beige. Korektor ten nakładam na cały obszar powieki, aż po sam łuk brwiowy. Następnie tą powiekę, którą teraz przygotowaliśmy, wyrównując jej koloryt kamuflażem, przypudrowujemy zwykłym beżowym pudrem, po prostu zwykłym pudrem prasowanym. Ja akurat mam puder od Golden Rose w kolorze 101 Ivory i sobie takim dużym, płaskim pędzelkiem po prostu jakby zagruntowuję. Następnie, używając bronzera Bahama Mama od The Balm, zaznaczę sobie bardzo delikatnie załamanie powieki. Tylko chodzi o to, aby nadać oku głębi, nie chodzi o to, aby wykonywać jakieś cieniowanie. Następnie przechodzę do wytuszowania rzęs. W tym celu użyję tuszu z L'Oreal Miss Manga. Z racji tego, że ja mam bardzo krótkie rzęsy, ale ciemne, to po prostu delikatnie tylko je tuszuję jedną warstwą, bo potem i tak przyklejam rzęsy sztuczne, które po prostu na moim oku wyglądają bardzo naturalnie, jak takie po prostu długie, porządnie wytuszowane rzęsy. Ale oczywiście Wy możecie poprzestać na kroku związanym z tuszowaniem rzęs. W moim przypadku są to rzęsy od Ardell. Jest to model Wispies Black i te rzęsy przyklejam klejem Duo, który zastyga do bezbarwnego, więc jest to spoko opcja. Nawet dla tych z Was, które nie mają doświadczenia w przyklejaniu rzęs, a chciałyby to zrobić w taki sposób, aby nie było widoczne miejsce łączenia się skóry z naszymi sztucznymi rzęsami. Następnie w
naszym najprostszym makijażu świata przejdę do delikatnego wyczesania brwi. I następnie te brwi delikatnie podkreślę farbką Ultra Aqua Brow Tint od Makeup Revolution w kolorze Fair. Następnie, kiedy brwi mamy już zaznaczone, jest to bardzo delikatne, jak widzicie, ja też nie potrzebuję dużo, aby tym brwiom troszeczkę poprawić wygląd, więc od spodu podkreślam linię brwi też tym samym pudrem beżowym od Golden Rose w kolorze 101 Ivory. Dzięki temu nasze oko wygląda na takie bardziej otwarte, wypoczęte, i generalnie po prostu wyglądamy na takie bardziej obudzone, co w najprostszym makijażu świata, który możemy wykorzystać wtedy, kiedy się śpieszymy, jest bardzo przydatne. Oczywiście kamera mi się wyłączyła, twarz wykonturowałam sobie pudrem brązującym od Kobo w kolorze Nubian Desert, na policzki wylądował róż od Golden Rose w kolorze 12 Peach Nude, a na szczyty kości policzkowych wylądował rozświetlacz od Vibo Diamond Illuminator. Wszystkie te rzeczy spowodowały, że twarz doznała jakby życia i jest bardziej pokolorowana. Więc wybaczcie, że tego Wam nie pokazałam, ale myślę, że są to na tyle standardowe kroki w moim makijażu, że myślę, że pokazywanie tej czynności nie było czymś nie wiadomo jak potrzebnym. Teraz na sam koniec, aby dodać twarzy takiego już całkiem ożywionego looku, ponieważ mamy bardzo delikatnie zaznaczone oko, to uważam, że możemy sobie dodać życia właśnie pomadką. I ja w tym celu użyję mojej ulubionej pomadki z mojej ulubionej serii i firmy, czyli Golden Rose seria Velvet Matte. I będzie to kolor 09, który jest takim pięknym, żywym różem, w związku z czym myślę, że będzie idealnie pasował. I też miałam go właśnie w tamtym makijażu, który Wam się tak spodobał. No i tak, moi drodzy, wygląda skończony makijaż. Wiem, że Wam się podobał i pewnie teraz również Wam się podoba. Ja również jestem z niego zadowolona, czuję się tak bardzo dobrze, czuję się tak bardzo świeżo. I właśnie fajne jest to, że jest on prosty w wykonaniu, niewymagający totalnie. Dlatego też nazwałam tak Get Ready With Me najprostszy makijaż na świecie. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Przepraszam Was za to, że moment z nakładaniem bronzera, różu i rozświetlacza po prostu się nie nagrał. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ten makijaż Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie tego typu makijaże na co dzień. Pewnie lubicie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa!